Hej, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Death Stranding. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj kawałek autostrady już zostało nam wybudowane. Niech ktoś do nas biegnie. Co jest, ziomek? To już nie jest teren mułów. O co chodzi? Dlaczego ty tutaj zabłądziłeś, koleżko? Czy spowodowane jest to tym, że zapieprzyłem wam furę? Dobra, jak widzicie, tutaj kawałek autostrady już ktoś skończył, ale ja mam surowce, żeby skończyć tutaj ten swój kawałek autostrady. Więc z tego co kojarzę, muszę dać ceramikę. Ile ceramiki potrzebne jest? Dodaj materiały. No trochę za dużo daliśmy, ale dobra, niech będzie. No i zatwierdź w budowie. Czyli tak to wygląda. Później rozumiem, muszę szukać tych miejsc, żeby tą drogę tak jakby ulepszyć. Zgadza się? Nie, to jest tylko pierwszy poziom, nic więcej nie możemy z tym zrobić. No dobra, ale trwałość tej drogi? Ogólnie spoko. Dlaczego sobie przyjechałem, wróciłem najpierw tutaj, zamiast robić misję? Słuchajcie, moi drodzy, no kondycja sama, ze względu na to, że mieliśmy całkiem sporą podróż, nie jest najlepszej jakości, że tak powiem. Tak samo jak i moje wyposażenie. Możemy zmienić widok? Nie, nie możemy. Możemy w ogóle wjechać tym pojazdem? Niech mnie zastanawia jeszcze. Czy ja mogę na przykład właśnie tamten samochodzik sobie... Ej, w ogóle to czy ja mogę ten samochód wstawić do garażu? To jest dobre pytanie, czy on się naprawi? Ewidentnie widzimy, że mam jakąś przesyłkę już. Wspólna szafka, odbierz ładunek. Tylko który? O, widzicie, ktoś nam zostawił ładunki. Nieś na plecach, nieś na plecach. Na ciężarówce mamy to. Żywica. Nieś na plecach. Nie. Umieść w pojeździe. Jeszcze metale były. Są. Bo to jest wspólna nadal. Ładunek wabi pomitujący dym. Tego też nie mam. Nie będę tego tworzył. Buty też mi się skończyły. Wezmę sobie dwie pary. Z wspólnej szafki i hematogranaty. Umieść w pojeździe. Dobra, tu zatwierdź. Zrealizuj dostawy, dostaw zamówiony. Dziel się danymi z nośników pamięci. A to się za chwilę podzielimy też. No i tu wszystkie, tak? Zatwierdź. Dobrze. Dzięki, Sam. To oczywiście wiemy, że jak to wygląda mniej więcej. Przepustowość chiralna została zwiększona, więc to też cieszy. Słuchajcie.
Piękne nowe zlecenie. Więcej informacji. Dostał zamówiony ładunek? A, no bo, no tak, bo to jest ta misja główna. Dziel się danymi z nośników pamięci. Dwa nośniki pamięci znalazłem z tego, co pamiętam, i zapominałem za każdym razem się podzielić tymi danymi, ale jest jeszcze jeden nośnik pamięci. A już miałem dać sobie spokój. Mam u ciebie dług. Bardzo ci dziękuję, Sam. To będzie mój skarb. Luzik. Odzyskane dane z nośnika pamięci są podzielone na cały dziennik nieznanego człowieka, okej. Okay. 1, 2, 3. Dziękujemy za ten wkład. No jest właśnie, sam jest mega wykończony. Dlatego przyjechałem najpierw do bazy, bo jego kondycja to jest po prostu masakra. Teraz jeszcze kilka rzeczy chcę zrobić, tak. Przetwórz. Platforma ładunkowa. Chwila, bo mamy tak. Mamy granaty, zaczep. Ja nie wiem ogólnie, bo nigdzie nie ma tak jakby siły tego granatu, więc... Tu jest chyba hematogranat, amunicja 5. Albo to jest ilość, jaką mamy. Zróbmy przetwórz. Jeszcze metale by mi się przydały, ale to sobie jeszcze zdążymy zabrać skądś ten metal. Wyrzutnie bolasów zostawiamy. Worek z krwią. Jeden możemy przetworzyć, bo nam nie jest aż tyle potrzebne. I teraz tak, platforma ładunkowa. Ceramika byśmy mogli przetworzyć i metale na to wygląda. Żywice też. Ceramika. Ceramika jest tutaj widać, że takim towarem, który możemy kroić od... tych naszych złych kolegów. Teraz tak, buty. To, dobra, tego nie przetwarzamy. Tutaj te buty, które mam na sobie, przetworzymy, słuchajcie. Mamy 14% uszkodzenia, więc też gdzieś tam w przyszłości trzeba będzie o tym pamiętać, żeby to sobie wymienić. Dobra. Przetwórz. No i dobra. Mamy wyrzutnie bolasów. Ogólnie nie wiem jak to działa, ale wyrzutnie bolasów można przerzucić też na krew, tak jakby. Tu mamy ten nasz egzoszkielet, ma różnego rodzaju właściwości, słuchajcie. Znacznie zwiększa pojemność ładunkową. A tutaj mamy... Pomaga się odprężyć, no i tutaj mamy... Dodaje pewności siebie, no myślę, że tutaj... pojemność ładunkowa jest najważniejsza tak naprawdę. Ceramiki tyle, tutaj tyle, tyle, no dobra. Dziękujemy za wkład. Ale co jest, nie mogę odpocząć? Ja muszę odpocząć. A, nie możemy tym pojazdem zostać tutaj. Więc im sobie wyjadę stąd. No to lipa, to jednak się nie da tak. Jakbym chciał. Wyjedziemy sobie na zewnątrz po prostu.
Wyrzutnia bolasu, wyrzutnia biogranat, 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 zaczep, zaczep, buty Bridgesa. Połóż buty. No i sam też się w cholerę szybciej męczył, przez to właśnie, że te buty są zdupczone, nie? Dobra, idziemy odpocząć. Nigdzie się nie będziemy teleportować teraz. Kondycja przywrócona. No nareszcie, bo serio, to było dosyć trudne. Teraz tak, jedyneczkę... nie. Aktywujmy terminal. Sam wygląda na czystego, więc on chyba się już ogarnął tutaj. Poczta. Najpierw ważne. William Lake, okej. Okej. Nieśmiała prośba o pizzę? Szanowny panie. To zaszczyt móc pana poznać. Pozwoli pan, że się przedstawię. Nazywam się Peter. Moja najdroższa siostra nie najlepiej się znać. Obawiam się, że uśmiech na jej twarzy jest w stanie przywrócić tylko jedna rzecz. Naprawdę. Gościu, ty chcesz pizzę. Rozpoczęcie testów modułu Evo. Nawiasem mówiąc, ostatnio zacząłem się interesować odratkami. W dzisiejszych czasach kojarzy się je z EUD albo wykrywaniem wynurzonych, a tak naprawdę miały służyć jako uniwersalne skanery ludzi i różnych obiektów. Wygląda na to, że biegiem lat sporo się zmieniło. Można tworzyć hologramy, a inna wykorzystała połączenie chiralne do rekonstrukcji danych z przeszłości dla nowoczesnych zastosowań. O, tutaj dosyć ważne. Rzemieślnik. Muły, bohaterowie czy złoczyńcy? Hej, Sam. Jak się sprawuje wyrzutnia bolasów? No, wyrzutnia bolasów jest dosyć dobra. Tak czy siak, Sam. Rozdałem miejscowym kurierom kilka z tych hematogranatów, które przyniosłeś wraz z workami z krwią. Jeśli faktycznie działają, może w razie konieczności będą mogli się obronić przed wynurzonymi. To może być nowy początek dla całej naszej społeczności. Dane. Nośniki pamięci. Tu jest, o tutaj mamy. Zapis rozmów, Honda. Ja tych nośników kilka dostarczyłem. Ja są bardzo delikatne. Frame Arms to seria oryginalnych figurek. Myślałem, że tak będzie wyglądać, ale jednak nie. Zapisy rozmów to też tak za bardzo. No dobra. To by było chyba na tyle. Skoczę sobie zrobić jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, ósemkę i dziesiątkę w kibelku i zaraz do was wracam. Dobra, więc pora się będzie zbierać, tylko jeszcze zobaczmy sobie... Ja mam dwie wyrzutnie bolasów, tak? 1.14, 1.14... Spray naprawczy... Da się jakoś zmienić? O, jest, właśnie. Hematogranat, hematogranat. I tu mamy assembler. Biogranat jedynka. Kurde, ja nie wiedziałem, że to tak działa. A jak nacisnę dwójkę, bo dwójką nic nie mamy.
Tu też się tak nie da zmienić. Mamy egzoszkielet. Aktywny. Czapeczkę możemy też zarzucić. Dobra. Najważniejsze, że sam jest ogarnięty. Teraz może z terminalu skorzystamy. Przyjmij zlecenie. Zlecenie dla Sama. Tu mamy coś dostarczyć do Petera. No możemy to przyjąć. Limit czasowy pół godziny. To nie przyjmujemy. Jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, które chciałbym sobie... ogarnąć. Na to za chwilkę. I zastanawiam się, czy mogę te pojazdy już używać. Jak to wygląda? No nie, nie mogę. To mogę tylko kraść mułom. Dzięki! Naprawdę! Kazali nam kiedyś jechać tutaj gdzieś. Bo tam widziałem za ścianą były nośnik z danymi. Słuchajcie, i tam się przelecimy, zobaczymy. Skok wiary, jak w Assassinie. No, dobra, koniec wygłupów. Jak cholera, pamiętam, że tu gdzieś śmieliśmy. Stary nośnik danych? Mamy spray naprawczy. Czy to nie było tutaj? To było chyba tutaj gdzieś właśnie. No i jest! Mamy. Widzicie? Jednak się udało. Dobra, więc lecimy. Odzyskać te dane od mułów. Ja się tak zastanawiam, ile tutaj czasu trzeba, żeby ta droga uległa jakiemuś tam zniszczeniu, no bo wiemy, że takie coś się dzieje. Tam widzę, że mosty ktoś postawił. No i całkiem fajnie, ciekawie. To mamy autostrady, które sami możemy odbudować. Zastanawiam się, o tutaj na przykład. Tą autostradę. Da się jakoś tam naprawić? Tutaj jest od autostrady.
Nikt nas nie dorwie, spokojnie. My jesteśmy z tych ogarnięty. Naładujemy akumulatorki. Czy my jesteśmy koło... Hej, co to jest? Ej, to jest inżynier chyba, tak? Rozpoczynam start. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodne. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. No tak, no to jest inżynier. Buty mułów. Dzięki, ziomek. Czajcie to. Czyżby muły przechodziły powoli na naszą stronę? Użycie broni dozwolone. No dobra. A, no bo to są takie punkty, z których kurierzy też chodzą chyba. Ja tutaj muszę dokończyć tę budowę tego mostu. To jest ogólnie mój most, ja go zacząłem, chciałem go wybudować, ale nie starczyło mi metali. O ile ceramika okazuje się być tutaj w miarę ogólnodostępnym surowcem, o tyle metale już nie do końca. No kurczę, jeszcze będzie mało. Na ciężarówce mam jeszcze metale chyba. Z tego co kojarzę. Metale. Gdzieś na plecach, zatknąć. Zbudujemy tutaj most. 150, a już dobra. Bo i tak nie miałbym jak tego zrobić. Szkoda, że nie dasz tego w żaden sposób podzielić, nie? Nie podchodź do. No, wy sobie tutaj budujcie. No, a my jedziemy kraść dane. I cholera wie, co tam jeszcze w tych skrzynkach mają. Ale wjeżdżam tam na pełnej, powiem wam szczerze. Okazuje się, że oni nie są jakimiś twardymi przeciwnikami. I te paczki dla inżyniera na przykład też możemy zbierać. A to może później. Paczki sobie będę zbierał później. Jeszcze tutaj jest skrzynka, też można to było dostarczyć bez problemu. Na ich terytorium chyba za bardzo nie jesteśmy w stanie liczyć na to, że... Czy oni są jeszcze ogłuszeni? Bo ja ich tutaj niedawno skopałem przecież, tak? Nie no, leżą nadal. Tutaj naprawczy do pojemników, ceramika, ceramika. Żywice. Tam ktoś też drogę już wybudował. Zobaczymy. Nie, ale to, że szybka misja może być. Serwer systemowy. Nieś na plecach. To jest wszystko w skrzynce mu? No dobra, no to skoro tyle, to... Chyba te obozy, jak się raz już tak konkretnie zrabuje, to... nie ma za wiele później tutaj do roboty.
Ale skoro ten ładunek tutaj był do inżyniera, to może warto by to było zgarnąć stąd. Tam jest ceramika. Weźmy tą ceramikę już. Muszę się przejść. Bo inżyniera mamy w sumie po drodze, więc możemy mu to podrzucić. No, tutaj też ktoś most zbudował na tamtą stronę. Także już infrastruktura nam tutaj całkiem sporo daje. Ja myślałem, że my możemy sami budować drogi, a tu się okazuje, że chyba jak przejedziemy na drugą stronę, bo to ewidentnie widać, że ta droga tam zakręca gdzieś. Jak przejedziemy sobie na drugą stronę, to tak mi się wydaje, że tam będziemy mieli też jakieś punkty do budowy. W ogóle te punkty nie są zaznaczone od razu na mapie, tylko po prostu musimy to sobie też odkryć, nie? Zrealizuj dostawę. Dobra, spoko. Do następnego. Trzymaj się, elo, ziomek. Czy mamy jakieś na przykład do Jeziornego stąd zlecenie? Do Nestora. Do Nestora nie chcę. Do Rzemieślnika można by się było podjąć, bo z Jeziornego później lecimy do Rzemieślnika. Więc wybierz. I do Jeziornego. Wybierz. Przyjmij zlecenie. Nieść na plecach i zatwierdź. Kurde, czemu ja mam tego aż tyle? Do zobaczenia. Może tych hematogranatów i tego wszystkiego mam w sumie już za dużo na sobie nawet. Noszę wrażenie, że i tak na tamtej mapie było tego więcej wszystkiego do pozbierania. Jak się zrobiło skan, to naprawdę tych paczek wyskakiwało od groma, a tutaj już nie jest tak kolorowo. A, i jeszcze jedna uwaga. Jak pobijecie tych złych, tych mułów, to wyjdziecie na tym o wiele lepiej niż jak ich zwiążecie. Bo jak zaczniecie ich wiązać, oni się o wiele szybciej regenerują. A jak ich ogłuszycie tak normalnie, wiecie, z buta na twarz, jest o wiele bardziej komfortowo. Dosyć wolny ten pojazd, tak. Otwierać. Dobrze.
Ja mam już tyle lajków. Chwila, ile ja mam lajków w ogóle? 23 tysiące? Skąd tyle tych lajków mam? W porządku, według odległości? Nie. Grubo. Dajmy teraz, zrealizujemy tą misję. No tak, obydwie paszuszki dodajemy. Witaj. Beihartman nas uprzedził. O, masz serwer. Daj, rzucę okiem. Nieźle. Wielki dostawca znów się spisał. Serwer jest w świetnym stanie. Dobrze, że nasze dane są bezpieczne. Dziękujemy. No dobrze. Sam, do listy zapasów do tworzenia dodałam ci odwróconą trajkę. Węzeł jeziorny podarował nam jej projekt w ramach podziękowania. Mogę ci o niej opowiedzieć, ale czy ty czasem nie miałeś podobnej? No wiesz, dwa koła z przodu, jedno z tyłu, akumulator. Ma autoładowarkę, która się odpala w czasie bezczynności. Jazda po terenie z przeszkodami wymaga wprawy. Najlepiej się sprawdza na długich, równych odcinkach. Tak w ogóle to staramy się skombinować dla ciebie jeszcze jeden pojazd. Dam ci znać. No dobra, dostaliśmy motorek. Odblokowano nowe zapisy rozmów, ok. Tutaj tylko troszeczkę gwiazdki się zapełniło. Wielki posła... 137 level? Jak ja tak szybko to wbijam? Wow. Czas dostawy mam tylko trochę w dupę. No to wygląda, bo jest tylko 11, a resztę to już tak w miarę. Dzięki, Son. Dzięki tym danym możemy w końcu ruszyć z pomysłem na zautomatyzowany system dostaw. Powiem chłopcom, żeby zaczęli już testować boty. Zabierz go do centrum dystrybucji na południe od węzła jeziornego. W terminalu dostaw znajdziesz więcej zleceń. Prepersi mówili to Jowo o Fragile. Na pewno można jej ufać? Ta sprawa z Higgsem? Chyba ci mówiłem, że go nienawidzi. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale nie wierz mi na słowo. Spytaj ją i sam oceń. Tak czy inaczej, potrzebujemy jej. Sam, tu Fragile. Podobno połączyłeś trzech prepersów z siecią. I dostarczyłeś im wszystkie zapasy. Dobra robota. Skoro już tak gawędzimy, powiesz mi, o co chodzi z tobą i Higgsem? Słyszałeś plotki, co? Opowiem ci o tym w cztery oczy. W rozdzielni na południe od węzła jeziornego. I tak tam zmierzasz, prawda? Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. No dobrze. Także moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Dostaliśmy nowe zlecenie oczywiście, wiemy gdzie mamy iść. Dostaliśmy też trajkę, która nam się na pewno przyda. Ale trajka ma o wiele mniejszą pojemność niż ciężarówka, więc plusy, minusy, wiadomo. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!